W przedstawieniu Czas Kobiet gram postać Iryny Krasowskiej. To jest żona biznesmena białoruskiego, Anatolija Krasowskiego, który jednego z najbogatszych na Białorusi, który przez wiele lat wspomagał białoruską opozycję. Wspomagał kampanię wyborczą opozycyjnego prezydenta. Natomiast zdarzyło się tak, że 16 grudnia 1999 roku on został porwany razem ze swoim przyjacielem, wicemarszałkiem parlamentu Wiktorem Gonczarem. Został porwany i zabity. Do tej pory nie znaleziono jego ciała. I jego żona bardzo zaangażowała się w akcję pomocy ofiarom właśnie politycznych porwań i mordów. Ja wypowiadam jako Iryna Krasowska w tym przedstawieniu takie zdanie, żeby coś takiego zrozumieć, trzeba coś takiego przeżyć. Tylko co ja miałam zrozumieć? I to jest tak, że my opowiadamy ogólnie o walce, o kosztach walki z reżimem, ale tak naprawdę opowiadamy poszczególne historie jednostkowe tych, a nie innych postaci. Serdecznie zapraszam wszystkich widzów, miłośników Teatru Polskiego na premierę Czasu Kobiet w reżyserii Mikołaja Halezina. Mała scena Teatru Polskiego. Zapraszam.